Za siedmioma górami była sobie gwiazdka, a pod nią domek. Wyglądał on zwyczajnie, ale wcale taki nie był, bo mieszkałem tam ja i moi przyjaciele. I nadal mieszkamy. Jasiu, witaj. Jakże się cieszę, że cię widzę. Już nie mogłem się ciebie doczekać. Zobacz, jakie mamy tu słodkie kotki. O, to jest Fryzio, to jest Bonifacy, to Łaskotek, a tu Szelmutek. Wygląda spokojnie, ale to prawdziwy nic sponie, tak, tak. Tak, no i oczywiście mój wierny przyjaciel Kleofasta. Jasiu, sprawdźmy teraz, co tam mamy w mojej księdze na twój temat. Tam wszystko jest dokładnie zapisane. Jak widzisz, mam tu twoje zdjęcie. Wyglądasz świetnie. Podobno bardzo szybko rośniesz. To niesamowite. Elfy mi powiedziały, że masz już 6 lat. Wiem też, że potrafisz pięknie rysować. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. Ale fajną masz rodzinkę. Każdy wydaje się bardzo miły. To prawdziwy skarb. Wiem też, że masz w domu pieska. Jesteś z Polski, prawda? O, o, a co, co to za hałasy? Zaraz, 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 co tutaj się dzieje? O, słyszycie? O, co? Do jasnej zorzy tu się wyprawia. O, co to za światła? O, a kogoś tam tym razem niesie? O, o. O, a cóż to takiego? O, 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 to jakaś magia. O, patrzcie tam. Laki? Zaraz, zaraz. To ty? O, już wiem, to mój najdzielniejszy z elfów, Laki. Pożyczyłem mu sanie, żeby pozbierał listy od wszystkich dzieci. Co on tam jeszcze ma? A, to wezwanie na zebranie elfów. Ciekawe, w czyjej sprawie? Jasiu? O, to w twojej sprawie elfy będą debatować podczas leśnego jarmarku. Musimy zdecydować, czy zasługujesz na prezent, czy nie. Chodźmy czym prędzej. Tak, o, tędy, tędy, tak, idźcie przodem. Tak, 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 o, trochę tu ciasno. Dobrze, dobrze, aha. Ale ciemno. Zaraz, zaraz coś na to poradzimy. A, gwiazdko kochana, a gdzie ty tam się chowasz? Chodź tutaj do nas. Przestań już leniuchować na tym niebie. No i... Klaszczcie, moi drodzy, dzięki temu ściągnę tę gwiazdkę. Jasiu? Pomożesz nam? Klaszcz z nami! Raz, dwa, trzy, klaszczemy! Klaszczcie, ile macie sił! Udało się! Dziękuję ci za pomoc. Tak, tak. Mamy wreszcie prawdziwą gwiazdkę z nieba. Dzięki twojej pomocy teraz mogę oświetlić sobie drogę. Tak, tak. Chodźmy w takim razie. Wyczuwam już zapach gorące i czekolady. A gdy elfy spotykają się na leśnym jarmarku, zawsze ją piją. Jest przepyszna czekoladą. Mniam, mniam. Ja
Jasiu? O, a oto i wleśny jarmark. Witajcie, moje drogie elfy. Zyziku, proszę zabierz ode mnie tę gwiazdkę. Kochane elfy, proszę o ciszę. Odłóżcie na chwilę tę czekoladę. Zebraliśmy się tutaj w sprawie pewnego dziecka. Cały rok je obserwowaliście, a teraz musimy zadecydować, czy to dziecko zasłużyło sobie na prezent, czy też nie. Spójrzcie, o kim mowa. Drogie elfy, co myślicie o tym dziecku? Zasłużyło na prezent, czy też nie? No pomyślcie, powiedzcie mi. Oj, niestety. Elfy stwierdziły, że jeszcze musisz trochę popracować, żeby się wpisać na listę grzecznych dzieci, tak? Wierzę jednak, że na pewno ci się uda. Ach, tak, mam jeszcze dla ciebie takie specjalne zalecenie od moich elfów. Pamiętaj, zawsze słuchaj rodziców. Ach, tak, tak. Coś bardzo ważnego jeszcze muszę ci pokazać, bo widzisz, jest jeszcze ktoś, od kogo najwięcej się o tobie dowiaduje. Ktoś, kto bardzo cię kocha i ciepło myśli o tobie. Jak myślisz, kto to może być? Zobaczcie. O, proszę. Poznajesz? Aha. Jak to dobrze, że ktoś tak wspaniały i z wielkim sercem jest obok ciebie. Aha. Zdaje się, że to już najwyższy czas wypuścić naszą pierwszą małą gwiazdkę. Oho! Przyjrzyj jej się uważnie, bo gdy tylko ją zobaczysz, to znak, że wkrótce do ciebie przyjadę. Tak, uważnie wypatruj jej na niebie. Dobrze, no, do zobaczenia wkrótce i wesołych świąt! Pa, pa! Leć, leć, moja gwiazdko, do nieba!